Halo, halo, dzień dobry. Witam. Witam bardzo serdecznie. Jest dzisiaj wtoreczek w Toruniu. Mamy jakąś alergię, bo dzisiaj rano krzyczałem Zdzisiu, Zdzisiu, Zdzisiu. Chyba z 50 razy. O, matko. Kawka wypita, śniadanko zjedzone. Dwójeczki się nie dało zrobić, bo masakra była w toalecie. Ktoś mnie uprzedził, był wcześniej. A, dzisiaj wielki dzień, żona jedzie robić przegląd samochodem. Sama jedzie. To zaś on statem jedzie moim, ale jedzie tak, że będzie wjeżdżać tam na kanał i tak dalej. Także super tam moja żona. Słoneczko świeci, w nocy było minus 3, obudziłem się gdzieś o 3. Po trzeciej musiałem włączyć webasto, bo normalnie zimno było. No i chyba zmarzłem w nocy. Nie wiem, rano wstałem z takim katarem, jak nie wiem, takim alergicznym taką. A psik z 50 razy i katar i ten. Teraz już trochę lepiej. Zaraz to przejdzie, bo to tak rano czasami bywa. Tempomat jak zawsze odmawia posłuszeństwa rano. A, silnik się już zagrzewa, już zaraz będzie cieplej. A normalnie zimno jest. Tymczasem jedziemy się załadować, mamy 16 km jeszcze. Jest 7:46. Na 8 załadunek. Bierzemy dwie rzeczy. Jedna idzie do Ulm, druga idzie do Wiednia. Do Ulm mamy rozładunek do 12, więc tam jest godzinka drogi. Myślę, że spokojnie to pojedziemy prosto do Ulm, rozładujemy i potem mamy do rana czas, żeby być w Wiedniu. Szczerze powiedziawszy, chciałbym to rozładować w Wiedniu jeszcze dzisiaj, oni są tam do 22. Patrzyłem na Google, to może się uda to jeszcze dzisiaj zrzucić, stanąć gdzieś na parkingu i mieć wieczór dla siebie, a nie zrywać się rano. Ech, co za katarek. No, ten pomad, proszę, no. Kurczaczek, no. Balaka, nie to nie. Także padło pytanie, kiedy będzie Q&A albo live, więc pytanie, ile będzie pytań do Q&A, bo na razie mam bardzo mało oglądających. Jak będą 3-4 pytania, to Q&A będzie mnie trwało 1,5 minuty, więc nie wiem, czy jest sens. Ale jak najbardziej, ja jestem za. Nawet live by się jakoś zorganizowało, bo telefon jest, można wrzucić i zrobić to. Kwestia tylko po prostu, żeby było pytania dużo. Kaju Kazimierz, pozdrawiam cię serdecznie. Fajnie, że wracasz do Polski po tułaczce. Polska to naprawdę fajny kraj. Jak ja wyjeżdżałem do Anglii, to było 20 lat temu, to powiem wam, że bita z nędzą w Polsce było. Bo
państwo policyjne, gdzie nic nie wolno było zrobić, nic nie wolno było powiedzieć, nic nie wolno było do czegokolwiek dojść, studia się skończyło i trzeba było co? W sklepie z zegarkami pracować. A teraz po powrocie do Polski, no wróciłem w 2017, to powiem wam, że to nie ten kraj, to mnie się lepiej w Polsce żyje niż w Anglii się żyło. Także naprawdę postęp w Polsce jest niesamowity. Nawet teraz Polskę porównując do Niemiec, to w Polsce mamy dużo lepsze autostrady. Dużo fajniej się po Polsce jeździ. Fakt, że drogi są węższe, to pasy są węższe, ale kochani, drogi są idealne teraz. Owszem, no nie mówię o jakichś osiedlowych drogach, bo tutaj osiedlowe też są nieciekawe w większości, ale te główne trasy to w Polsce to już jest super. Sorry, że jestem kaczką i nie pociągam, no ale kurwa, na chusteczki nie wydolę, jak tak będzie. Ale słoneczko ładnie daje. Dobra, mamy jeszcze 9 km, odezwę się z załadunku. Mamy katarek dalej, mamy. Jesteśmy już w Ulm. Mamy 13 km do rozładunku. Jedziemy sobie, proszę państwa, na rozładuneczek. Jak się rozładujemy, to się gdzieś zatrzymamy, zjemy sobie cusik, napijemy się kawuni i sobie pojedziemy dalej. Jest zimno, jest 2 stopnie tylko normalnie. Mam takie kropelki do nosa, to sobie zaraz zapodam, może mi to trochę przetka. Jedziemy troszeczkę obwodnicą, bo ja nie chcę się pchać przez całe miasto Ulm na drugą stronę. Także jedziemy na okrętkę. I drogą na okrętkę mamy kilometr dalej, więc nie ma tragedii. Ale jedziemy na okrętkę z tego względu, że... No teraz jest taka godzina, 11:11, to będzie jeden wielki korek przez centrum. A tak to sobie objedziemy na spokojnie. Ła, dwupaskówka nawet, panie szanowny. Super sprawa. Nawigacja się namyśliła i obliczyła już drogę. Ale obliczyła kilometr dalej, nie wiem, które dyle chcę jechać. No, światełka są. Słoneczko świeci, pięknie jest, ale kurna zimno. No i mamy sobie miasteczko cały czas. Jeszcze 1,8 km i będziemy się rozładowywać. Co ciężkie zrzucimy i będziemy mieli luźne 74 kilo. Taka jedna paletka i z tym jedziemy do Austrii. Także fajnie, bo na pusto się jedzie do Austrii.
Mniej paliwa się zużyje. Skręcaj, panie, skręcaj. Cofaj, cofaj, a teraz idź i zobacz, coś narobił, tak? Dwa stopnie. Trzeba będzie kurtkę założyć. Zimno. Co to się dzieje z tą pogodą? W Wiedniu ma być 7. Ale też nie ma... fajerwerków. Dobra, jesteśmy na Siemensstrasse Winker. Jest tutaj. A mają fajnie. Lubimy to. Mają elegancko. Na małe samochody też. Super. Gdzie jest biuro, panie Winker? Gdzie jest biuro? Winker biuro. Logistics, tam jest jakaś reklama, to pewnie tam będzie i biuro. Zobaczymy, panie Winker, gdzie macie biuro. Turn right. Są schodki do góry. Czyli biuro jest tam, dobra. Gdzieś tam będzie biuro, a na pewno się będziemy na małej rampie zrzucać. Dobra, to robimy tak. Zostawiamy auto koło małej rampy. I idziemy szukać biura. Człowiek nakręci tą kierownicą, dobrze się chociaż sama prostuje. Bo... Dobra, nie ma tu żadnego zakazu parkowania, nie ma. Rampa pewnie tutaj z tych małych będzie. Dobra. Jest napisany zakaz, ale jest tak, że nie widać, to zostanie. Dobra, idziemy szukać biura. Halo, halo! Mamy to zrzucone, proszę państwa. Udało się superąsko. Mamy prawie pusty samochód, 70 kg wieziemy na nim. Także superowa sprawa. No i z tym jednym takim badziewiem jedziemy do Austrii w tej chwili. Wyjeżdżamy z firmy. I na pierwszym parkingu robimy sobie przerwę na śniadanie, po obiadek. Nie no, jakąś pajdę trzeba wchłonąć. Trzeba coś wchłonąć do jedzenia. Jednak firma nie jest otwarta do 22, tylko jest otwarta do 17, a my będziemy na 19, więc nie ma sensu się spieszyć. Gdzieś sobie podjedziemy tam. Tam sobie gdzieś staniemy, gdzieś niedaleko, żeby sobie gdzieś tam blisko w miarę być. No proszę mi tutaj nie spadać chusteczki. No także ja
Jadimy, proszę Państwa, jadimy. Kotrek trochę lepszy już mam, trochę mniej. Jest 5 stopni teraz w tej chwili na dworzu. Ja po prostu może tak reaguję na zimne temperatury, nie wiem. Było minus 3 w nocy, 2 stopnie później. Zimno, proszę Państwa, zimno. Nie lubimy takiej pogody. Ale mamy dużo jedzenia, zaraz sobie odgrzejemy jakąś zupkę albo coś, zjemy sobie na spokojnie, pogadamy sobie chwilę z żonką na spokojnie, kawkę dostaliśmy. Także mamy kawuncie. A, pieczątka się tam obija. Trudno, pobija się i przestanie. Coś mnie to tak jakoś krzywo się wydaje, nie wiem, teraz jeszcze gorzej. Może teraz? Jeździamy sobie na dróżkę. Głodny jestem. Znowu bym coś zjadł. O, za kilometr mamy stację benzynową. Super. Nie wiem, może wyjadę z tej wiochy. W sumie Ulm to miasteczko i to dość spore. No to wiocha. Wiocha, proszę pana. Na normalną drogę dwupasmową, a tu już mu każą uciekać z niej. No co za nawigacja, proszę pana. Jak żyć? No dobrze, zjedziemy w prawo. No i skoro tak chcecie państwo, drodzy, to zjedziemy w prawo. Halo, halo, jedziemy sobie, mamy jeszcze 419 km. Mamy jeszcze 83 km do granicy z Austrią. I jedziemy sobie jeszcze trochę i się zaraz zatrzymam na jakimś parkingu znowu. W międzyczasie był korek, w międzyczasie był drugi korek. W międzyczasie był trzeci korek. I tak sobie ten czas leci. Trzeba się będzie gdzieś zatankować, ale to już chyba w Austrii, albo nie wiem. W Austrii chyba się zatankuje. Mam jeszcze pół baku. Zimno jest, 4 stopnie cały czas się utrzymuje. Parkinga chciałem takiego, żeby nie wiało. Ale chyba za dużo oczekuję, bo nie ma czegoś takiego. Zatrzymałem się teraz na jednym na chwilę, ale
śmierdziało na nim poczem, także po prostu stwierdziłem, jadę stąd już. No i sobie jadę. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause... Halo, halo, halo. Nie nagrywałem za dużo, trochę timelapsów, ale tak. Taki upgrade sytuacyjny. Zostało nam 76 km do celu. Śpimy pod firmą, bo 7.30 rozładunek i trzeba to zrobić szybko. Bo jutro mam 3 załadunki. 2 we Wiedniu i 1 na Słowacji. Z jednym będziemy się musieli rozładować, do której dojedziemy. W Bielsku-Białej. Potem jedziemy do tych albo tamtych, tam się przenocujemy, rozładujemy w Tychach o 6 rano, bo tak mamy fix time. Potem skoczymy do Andrychowa i wracamy do domu i to będzie koniec sezonu. Może właśnie powinienem sezony robić. Sezon pierwszy, sezon drugi. No, nie głupi pomysł. I każdy wyjazd, każdą trasę zrobić jako sezon. W sumie fajny pomysł. Tak chyba zrobię. No, a co jeszcze chciałem powiedzieć? Nie nagrywałem zbytnio, no bo czas goni. Zatankowałem w tej chwili 88 litrów. Sobie. No i jadymy. Jeszcze 48 minut, jest godzina 21.49. W międzyczasie miałem dwie przerwy, dalej mam katar, boli mnie głowa, mam gorący kark, także chyba aspirynkę przed snem łykniemy. I autentycznie jestem zmęczony. Jak dojadę do rozładunku, to pyknie dzisiaj 850. Także jak już dojadę na miejsce, to się jeszcze pożegnam z wami i pójdę spać. Mam nadzieję, że tam pod firmą będzie gdzie stanąć. Bo to wygląda tak jak troszeczkę takie małe zadupie z wąską dróżką.
ale zobaczymy na miejscu. A chcę dojechać tam jak najbliżej, albo nawet pod samą firmę, żeby po prostu spać sobie dłużej. Nie zrywać się wcześniej rano. Bo o 7:30 firmy otwierają, to chcę już tam być i się rozładowywać. No. Także odezwiemy się, jak już będziemy na miejscu. Halo, dojechalimy! Jesteśmy na parkingu, McDonald's tutaj jest, mamy 8 km do rozładunku, kawałeczek jeszcze autostradą i kawałeczek szybkiego ruchu, więc myślę, że korków nie będzie rano. Jest 22:37, 850 stukło dzisiaj, także idziemy spać. Ale kurci mnie, żeby iść jeszcze do McDonalda na małe fryty. Tak mnie kurci, że po prostu chyba zaraz pójdę. Także dobranoc, wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. A jutro jedziemy 2 załadunki, Słowacja i Polska. A w Polsce będziemy żarli golone. Golone to taką polską to mi się marzy. I pierogi mi się jeszcze marzą. I dalej mam katar i sobie chyba aspirynkę łyknę przed snem, z tego względu, że mnie coś w karku tak... Wyjście na -2 na siusiu rano to był zły pomysł w samym podkoszulku. Wydawało mi się, że będzie dobrze. Siusiu mi się chciał. Dobranoc, słodkich snów i do jutra.